Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić frytki i nuggetsy w Ninja Foodie, frytkownicy na gorące powietrze, bo parę osób się pytało. Do pierwszej komory wrzuciłem sobie już nuggetsy. Są to nuggetsy świeże, nie mrożone, z pewnego znanego marketu z pewnym zwierzątkiem w logo. Jest na opakowaniu napisane, że 10 minut około w piekarniku powinno mi wystarczyć, więc 10 minut tutaj w tym urządzeniu na pewno też będzie wystarczająco. Do drugiej komory wrzuciłem sobie mrożone frytki, też z tego samego marketu. Nie dodaję do nich oleju ani niczego innego, ponieważ one już w fabryce są tak jakby za pierwszym razem w oleju smażone. No i to jest niepotrzebne. Do piekarnika zwykłego dawałem, tutaj nie trzeba. Na opakowaniu jest napisane 15-20 minut bodajże w piekarniku w 220 stopniach. Ale my mamy tą funkcję Max Crisp tutaj, gdzie jest 240 stopni i damy 15 minut. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w 15 minutach. Dobra, czyli tak, zostawiamy. W jedynce mamy nuggetsy. Ustawiamy na airfry, czyli smażenie z gorącym obiegiem powietrza. 200 stopni, czas na pewno nie 20 minut. 10 minut im spokojnie wystarczy, nawet 9, myślę. Teraz drugi. Ustawiamy sobie Max Crisp na frytki. Czas. Damy im 15 minut. I oczywiście klikamy synchronizację i włączamy start. Nuggetsy sobie stoją, a frytki 15 minut będą się piekły. Teraz na razie zatrzymam wideo i postaram się, załóżmy po połowie czasu, gdzieś po 7 minutach, zobaczyć, jak to będzie wyglądało z frytkami no, jak to będzie wyglądało. Czy trzeba będzie przedłużyć czas, czy nie? I minęło już 5 minut. Czas potrząsnąć frytki. Zobaczyć, w jakim są stanie. Tak, frytki już są gorące. Już są na pewno rozmrożone. Jeszcze nie do końca dobre. Dajemy je dalej. Nie pamiętam, na ile nastawiliśmy chyba ten na 9 minut te nuggetsy, więc powinny zaraz też się włączyć. Tak, muszę Wam powiedzieć, że odkąd mam to urządzonko, to odszedłem prawie całkowicie od piekarnika zwykłego. W zwykłym piekarniku robię już tylko ciasta, jakie piekę, albo no, coś większego. Natomiast wszystko robię w tej Ninży już, od grzanek po kiełbasę grillowaną na przykład, też bardzo fajnie wychodzi. Podgrzewam wszystkie mrożone rzeczy, jakieś mini pizze, nawet taką dużą mrożoną pizzę idzie wsadzić. Ja po prostu łamię ją na pół i wsadzam do dwóch komór i 7 minut jest gotowa. O, nuggetsy się włączyły. Także myślę, że obiad będzie w tym samym czasie. No i to jest właśnie fajne, nie? Że bardzo szybko grzeje, bardzo szybko te produkty są gotowe. Czy to jakieś zapiekanki, to naprawdę jest kwestia 5 minut. Nie trzeba rozgrzewać wielkiego piekarnika, tylko włączamy to. Jest gotowe. No dobra, widzimy się za parę minut. Zobaczymy, jak frytki wyglądają, jak będzie 5 minut do końca. No i 5 minut. Czyli tak, nuggetsy są 4 minuty w środku. O, już są ładnie zarumienione. Myślę, że już byłyby dobre nawet do spożycia. Ale mogą jeszcze nie być ciepłe w środku. Dlatego zostawiamy 5 minut. A fryteczki wyglądają tak. Proszę bardzo. Już myślę, że prawie gotowe. Spróbuję jedną. No. Myślę, że za 3 minuty jeszcze.
trzeba obserwować. No i tak, czas się kończy. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Czyli 9 minut nuggetsy, 15 minut frytki. Zobaczcie, jakie piękne, z każdej strony są przyrumienione. No tak. I frytki, frytki też fajne. Z każdej strony są przyrumienione. Są chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku, tak jak powinno być. Polecam. Dajcie znać, jeśli mam coś jeszcze ugotować w tym, albo wam pokazać. O, może następnym razem zrobimy udka. Udka tudzież pałki z kurczaka, bo bardzo fajnie wychodzą. No to do następnego razu.